Szanowny ojcze dyrektorze, szanowny ojcze rektorze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym, w tym szczególnym miejscu mogę reprezentować bank Pekao S.A. Chciałem powiedzieć, że moje wystąpienie przypada w okresie szczególnym. W okresie szczególnym, jeżeli chodzi o przede wszystkim polską gospodarkę, ale tak samo jeżeli chodzi o polski, o bank Pekao S.A. Polską gospodarkę przede wszystkim dlatego, że cieszymy się z nieprzerwanego wzrostu już właściwie prawie 30 lat. Tylko Australia jest krajem, który przez tyle lat utrzymał takie tempo wzrostu nieprzerwane w trakcie ostatnich 30 lat, więc to jest wielki sukces. Po drugie, jak popatrzymy na, z kolei na sektor bankowy, to sektor bankowy przede wszystkim to Polska, to elitarne grono cyfrowych czempionów i tutaj w zakresie bankowości nie mamy się absolutnie czego wstydzić i nie jesteśmy nawet jeden krok do tyłu. Często jesteśmy lepsi od naszych kolegów i koleżanek z banków międzynarodowych. I w tym ciekawym okresie właśnie rozwoju polskiej gospodarki i też takiego, można powiedzieć, tempa rozwoju polskiej bankowości, nasz bank Pekao S.A. powrócił w polskie ręce. W tym roku obchodzimy 90-lecie naszego istnienia. Henryk Grubek w 1929 roku był założycielem naszego banku. I właśnie również w tym roku my zaprezentowaliśmy wyniki, pierwsze wyniki pełnego roku realizacji naszej strategii. Strategii, którą nazwaliśmy Siła Polskiego Żubra. Bardzo cieszymy się, bo jeszcze niedawno nikt by nie pomyślał, że wyniki, jakie bank osiągnie po repolonizacji, są tak znaczące. Przede wszystkim to chwalimy się bardzo najwyższym wzrostem bankowości detalicznej od 10 lat. Wzrost zysków o 11% rok do roku i także tym, że przeprowadzamy bank przez bardzo dużą i złożoną transformację technologiczną. Zmieniamy bank z myślą o naszych klientach. Przede wszystkim chciałem też powiedzieć, że to nie tylko wyniki, jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy w ostatnim roku. To przede wszystkim uznanie EFMY dla naszej aplikacji mobilnej Pekao Pay. To jest nagroda światowa za najlepszą innowację światową w tym zakresie. Także otworzyliśmy możliwość dla klientów nie pojawiania się w oddziale, tylko otwierania rachunków poprzez selfie. W bankowości detalicznej otworzyliśmy ponad 400 tysięcy kont, co właściwie zakładaliśmy, że to będzie za 2 lata, a udało nam się to zrobić w 2018 roku. Bardzo aktywnie weszliśmy też na rynki międzynarodowe. Tutaj przede wszystkim chciałem podkreślić otwarcie naszego przedstawicielstwa w Londynie. Więc te wszystkie działania to tylko część tego, co udało się zrobić po repolonizacji banku. Szanowni państwo, dzisiaj jako Pekao S.A., bank Pekao S.A. ma taką możliwość, że decyzje kredytowe podejmowane są w Polsce. Nie w Mediolanie, nie w Madrycie, nie w Frankfurcie, tylko tutaj. W oparciu o sytuację, jaką my najlepiej wiemy, potrafimy ją rozpoznać, potrafimy nią zarządzić, co jest też bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa sektora bankowego w trudnych czasach. Jeżeli chodzi o naszych przedsiębiorców, bo tu się dzisiaj spotkaliśmy po to, żeby porozmawiać, to właściwie przedsiębiorcy mówią, cóż z repolonizacji, jeżeli nie dbacie o nasz rozwój, czy nie finansujecie nas. Więc tutaj chciałem powiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim nasz bank w zeszłym roku wykonał bardzo dużą pracę we wszystkich segmentach. Mamy dwucyfrowy wzrost w zakresie kredytów, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Otworzyliśmy nowy pion małych i średnich przedsiębiorstw w banku Pekao S.A., który do tej pory nie był reprezentowany na poziomie członka zarządu. Postawiliśmy bardzo mocno też na rozwój właśnie bankowości małych i średnich firm. Otworzyliśmy 60 centrów. Dostosowaliśmy ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim wykorzystując to, że jesteśmy silnym bankiem korporacyjnym, gdzie co druga firma w Polsce ma u nas rachunek i właśnie ta oferta korporacyjna została skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które są coraz bardziej zaawansowane, które potrzebują bardziej rozwiązań szytych na miarę i to właśnie zrobiliśmy. Oczywiście dla dużych przedsiębiorstw przede wszystkim postawiliśmy na
ofertę rozwoju eksportu, również na współpracę z globalnymi bankami takimi jak Goldman Sachs czy Lazard. Szanowni Państwo, to co jest istotne, to przede wszystkim trendy. Trendy, które będą rozwijać polską gospodarkę, będą takim motorem polskiej gospodarki poprzez to, że nasze polskie firmy będą się rozwijać. I to są takie cztery elementy. Pierwsze to jest sukcesja. Temat bardzo istotny. Istotny, ponieważ dzisiaj pokolenie 89 przekazuje firmy do sukcesorów, często swoich dzieci, często je sprzedaje, więc my w zakresie fuzji przejęć chcemy ten obszar bardzo rozwijać. Ja tylko przypomnę, w Polsce jest 800 tysięcy firm rodzinnych i w pierwszym pokoleniu 90%. To jest dwa razy więcej niż w Europie Zachodniej. Drugi obszar to konsolidacja. To przede wszystkim to, żeby firmy w Polsce się łączyły w duże konglomeraty, duże firmy, po to, żeby sprostały konkurencji. W tym też chcemy pomagać. I żeby firmy właśnie łączyły siły i poprzez fuzję, przejęcia, finansowanie firm chcemy bardzo tutaj w tym rynku uczestniczyć. Trzecia rzecz to internacjonalizacja, wyjście polskich firm na arenę międzynarodową. To jest niezmiernie istotne, ponieważ rynek polski już nie jest taki pojemny, a świat jest znacznie większy. Więc w tym zakresie przede wszystkim chcemy firmom pomagać poprzez oferty finansowania handlu, zabezpieczenie kursu, doradztwo inwestycyjne. Tutaj przede wszystkim pamiętajmy, jak wygląda też pewien trend. Dzisiaj 50% polskiego PKB jest złożone z eksportu. Eksport stanowi 50% polskiego PKB. To się zwiększa. Też jak patrzymy na rozwój eksportu, jeszcze kilka lat temu ten eksport wynosił 20-30%, dzisiaj on się znacznie zwiększa i o 10 punktów procentowych zwiększył się w ostatnim dziesięcioleciu. Więc to jest kolejna rzecz, którą też musimy zadbać. I ostatnia, szanowni Państwo, rzecz. Czwarta rewolucja przemysłowa. To jest świat lokalny, staje się bardzo globalny. Właściwie można powiedzieć, że o konkurencyjności decydują często najnowsze zdobycze technologiczne, sztuczna inteligencja, big data, modny temat ostatnio, czyli taka analityka danych, robotyzacja, automatyzacja procesów. Tak jak mówił pan minister wcześniej, polskie firmy jednak są troszkę w tyle, jeżeli chodzi o innowacyjność, również jeżeli chodzi o udział gospodarki cyfrowej w PKB Polski, to jest 6%, u liderów, na przykład Szwecji, jest to 9%. W związku z tym my chcemy też pomagać poprzez przede wszystkim partnerstwa, tak jak podpisaliśmy partnerstwo w zakresie cyfryzacji z Microsoft i Synrise. To odbyło się w Davos. Również poprzez instrumenty zwrotne i bezzwrotne, kredyty technologiczne i również pewne możliwości, na przykład finansowanie dla startupów, które podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Te wszystkie rzeczy są niezmiernie ważne też dla polskiej gospodarki, ponieważ wykorzystując cyfryzację i wykorzystując innowacyjność, badania pokazują, że możemy zwiększyć PKB o 1/3. Także, szanowni Państwo, kończąc, jesteśmy przekonani jako Bank Pekao S.A., że ta gigantyczna transformacja, która odbywa się od przejścia banku w polskie ręce, którą wykonujemy dla naszych klientów, przyniesie bardzo dobre rezultaty. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję.